Raz, dwa, trzy, cztery, idzie sobie Hackenberry, siemanerko, przedostatni odcinek pod tytułem Pasja, czyli dziewiąty. Jest to odcinek tak naprawdę bez cięć, bez hollywoodzkiej produkcji, bez... O, coś mi tutaj wyświetliło. Bez całej otoczki. Nawet intra nie będę wrzucał tak naprawdę. Albo wiecie co? Intro jednak wrzucę. Przepraszam, poproszę... Intro. Od razu mówię, że choroba nowotworowa mnie zmieniła na lepsze. Dzięki temu, że właśnie miałem ten nowotwór, zobaczyłem, co się w życiu liczy. No, nie było chyba tak źle, co? Do gali został tak naprawdę jeden dzień. Jeden dzień. Dzisiaj mamy piątek, jutro mamy sobotę i w sobotę wieczorem debiutuję w swojej walce bokserskiej. No i ten odcinek, cały ten odcinek, czyli przedostatni, bo w ostatnim zobaczycie... Zobaczycie w ostatnim, co zobaczycie. Ten odcinek chciałbym zadedykować ludziom, którzy dołożyli cegiełkę w tych przygotowaniach. Chciałem po prostu podziękować. I... Kurde, słaby jestem, powiem wam, w takich przemówieniach. A tu jeszcze gadam sobie sam do aparatu, co dopiero jakby to były tłumy ludzi. Będzie trzeba to poćwiczyć. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem podziękować mojemu trenerowi, Bartkowi Walczewskiemu z Akademii Gorilla za to, że trener wziął mnie pod skrzydełka, poprowadził krok po kroku. Ogólnie muszę zacząć od tego, że ja jestem trudnym człowiekiem do pracy, do współpracy ze mną, w sensie trudno jest mnie czegoś nauczyć, trudno jest mnie przestawić, trudno jest mi wybić moje stare nawyki z głowy, z tego względu, że no jestem cały powykręcany, miałem jakąś tam przeszłość chorobową i ta przeszłość chorobowa tak naprawdę ciągnie się za mną jak smród po gaciach. No i z tego względu, że gdzieś tam miałem połamane rzeczy, że gdzieś tam miałem nowotwory, że gdzieś tam miałem jakieś cięcia, wycinania, takie pierdoły, zwyrodnienie biodra, bark wybity, duże rzeczy, po prostu miałem duże rzeczy, to z tego względu praca ze mną po prostu jest utrudniona. Nie jest prosta, jest utrudniona, nie jestem gościem stuprocentowo sprawnym, który po prostu przychodzi na salę, dostaje polecenie i to robi. Ja, jak dostaję polecenie od trenera, muszę dokładnie to przeanalizować, co on ode mnie chce, co on ode mnie oczekuje i czy ja mogę to zrobić, czy po prostu na ten moment to jest gdzieś tam zbyt trudne i musimy tak naprawdę regresować i cegiełka po cegiełce po prostu dodawać gdzieś tam obciążenia. Trener Bartek jest naprawdę wyrozumiałym trenerem, jest po prostu świadomym trenerem i umie pracować z ludźmi, bo to, co on do mnie mówi, to do mnie jasno trafia. No i po prostu bardzo fajnie nam się razem pracuje. Ja wiem, co on ode mnie chce. On wie, co ja mogę mu dać, w sensie dostaje taki kamień, który może sobie oszlifować i po prostu to, co on mówi, to ja słucham i staram się robić jak najlepiej potrafię. Czasami po prostu jestem taki, że trener mi powie, w weekend mam trenować, no a jednak pójdę, bo nie wytrzymuję. Aczkolwiek wydaje mi się, że no, że jestem takim w porządku podopiecznym, bym powiedział. Bardzo wielkie ukłony dla trenera, bo on nie wziął ode mnie z żadnej złotówki. Współpracujemy razem, no nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to będzie leciutko ponad miesiąc. No ponad 4 tygodnie na pewno. Nie wiem już dokładnie, nie pamiętam dokładnie, kiedy trafiłem do trenera, no ale wydaje mi się, że widzieliśmy się tyle razy, że po prostu trener już zaczął nam w pewnym momencie żygać. A mimo to po prostu sumiennie każdego dnia pracowaliśmy i robiliśmy coś, żeby ulepszyć mój boksik. Więc bardzo dziękuję. Trener po prostu dołożył cegiełkę do tej całej akcji charytatywnej, jaką jest Boxing Challenge by Fundacja Cancer Fighters. Dlatego naprawdę wielkie ukłony, bo no mało jest takich ludzi. Trener każdego dnia trener poświęcał na mnie przynajmniej godzinę w kontakcie face to face, czyli przynajmniej godzinę prowadził mnie za rękę, co często się wydłużało i ta godzina była dłuższa.
Oprócz tego, tak naprawdę to jest full time job, czyli 24 na 7 tak naprawdę jesteśmy w kontakcie. Jak ja coś zobaczę na internecie, to potrafię po prostu wysłać trenerowi, jak trener coś tam mu się przypomni, to wysyła mi. Byliśmy też na sparingu w klubie Unik, pozdrawiam Unika, bardzo fajnie nas ugościli. No i co? No i po prostu dziękuję Ci, Bartek. Miło mi, że po prostu wziąłeś mnie pod skrzydełka, pokazałeś mi ten świat od wewnątrz i mogę śmiało powiedzieć, że jesteś tak naprawdę moim pierwszym trenerem, jeżeli chodzi o sztuki walki. Miałem jeszcze wcześniej paru. Tak naprawdę to był Piotr Szypulski i panowie Strugała i Cieślak z Gwardii Wrocław. Aczkolwiek ci trenerzy opiekowali się mną, gdy ja miałem 14-15 lat. Więc to było ponad 10 lat temu, więc ja teraz siebie traktuję, jakbym po prostu był wyzerowany. Od wykrycia nowotworu minęło no, prawie 10 lat, no tam chyba 8 lat. Ja ostatnie sztuki walki trenowałem no, ponad 10 lat temu tak naprawdę, no, przed nowotworem. Więc czuję się, jakbym po prostu debiutował, jakbym wchodził w ten świat ponownie i zaczynał od zera. No i tak po prostu ludzie mnie traktują i ja tak chcę być traktowany, bo tak się po prostu czuję. To, że znałem trochę boksu mając te 14, 15, 16 lat, to nie znaczy, że to ze mną zostało. Wiadomo, jakieś tam smykałki, jakieś takie, wiecie, czucie jest, no ale to trzeba zbudować tak naprawdę od nowa, więc raz jeszcze, Bartek. Dziękuję Ci, trener, sensei, jesteś najlepszy i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą pracę po mojej gali bokserskiej. Mam nadzieję, że tym razem już pójdziemy w całe MMA, bo to jest docelowo sport, którym chcę się zajmować. Miejmy nadzieję, że zdrowie pozwoli. Drugą osobą, której chciałem podziękować, jest to Martin Lewandowski, bo Martin był tak naprawdę pierwszą osobą ze środowiska gdzieś tam właśnie sztuk walk, która tak naprawdę we mnie uwierzyła. Powiedziała mi, że jeżeli czuję to, to powinienem to zrobić, powinienem trochę zaryzykować, bo tak naprawdę wszystkie inne znajome mi osoby lub mniej znane, mniej znajome, ale gdzieś tam rozumiejące to, że chcę właśnie wejść w sport walki, odradzały mi. Żaden lekarz mi tak naprawdę nie powiedział, że mogę, wręcz przeciwnie, mówili mi, że nie powinienem, nie mogę, nie będę zdolny, bla bla. Czyli tak naprawdę wszyscy ludzie, wszystkich ludzi, których napotykałem na mojej drodze, odradzali mi i mówili mi, że kurczę, Franek, znajdź sobie coś innego, rób coś innego, ty jesteś po nowotworze, ty masz wielkie blizny na całym brzuchu, ty byłeś cięty kilkakrotnie, nie powinieneś dostawać uderzeń, tutaj miałeś, masz blachy w nodze, tutaj jest wyrodnienie biodra, no jak ty jako taki przysłowiowy kaleka, który ma no co chwilę, no nie było roku, żebym nie miał problemów zdrowotnych, więc tak naprawdę pół roku, każdego roku byłem wyłączony z aktywności fizycznej. No i oni mówili, jak ty chcesz się zająć na poważnie jakimkolwiek sportem kontaktowym? No to nie jest dla ciebie. Jesteś dobry w pływaniu, jesteś dobry w ratownictwie. Czemu nie chcesz iść w tym kierunku? No ja w ratownictwo bawiłem się 10 lat. Naprawdę stwierdzam, że dużo dobrego zrobiłem dla ludzi będąc ratownikiem. Nie mówię, że jeszcze nie wrócę do tego, bo na pewno chciałem zrobić jeden sezon za oceanem. Aczkolwiek no nie jest to coś, z czym wiążę swoje życie. Chcę troszkę iść w innym kierunku teraz. No i Martin był taką naprawdę pierwszą osobą, która mi powiedziała, jeżeli czujesz to, jeżeli to jest coś, co po prostu nie daje ci zasnąć, ciągle o tym myślisz, no to zrób to, po prostu spróbuj, ja ci pomogę, ja ci pokażę, co robić krok po kroku, do kogo pójść. Właśnie dlatego między innymi trafiłem do Bartka, bo Martin mi jakby, Martin z nim porozmawiał, że właśnie chce iść w stronę boksu, mam galę, ma charytatywną galę bokserską. No i że jest taki case. No i Bartek powiedział, ok, ja wezmę młodego pod skrzydła, nie chcę za to żadnych pieniędzy, chcę go po prostu przygotować charytatywnie, bo mamy charytatywną galę bokserską. To naprawdę szanuję. Więc dlatego dzięki Martin, dzięki Sensei, jesteś w wielu kwestiach, w wielu sprawach mojego życia moim tak naprawdę mentorem i przykładem do naśladowania, więc naprawdę dziękuję Ci serdecznie. Chciałbym tak naprawdę podziękować wszystkim chłopakom i nie tylko, dziewczynom również,
z którymi gdzieś tam trenowałem, do tej pory trenuję, będę trenować, no bo na mojej drodze spotkałem bardzo dużo osób, które na pewno dołożyły mniejszą lub większą cegiełkę w tych moich przygotowaniach, między innymi dzięki Max Jeleniewski, tak naprawdę byłeś pierwszą osobą, która w Warszawie gdzieś tam wprowadziła mnie w MMA i gdzieś tam powiedziała, żebym po prostu trenował. No. Byłeś takim moim kolegą, którego nawet nie znałem, bo my się poznaliśmy w ogóle przez Instagram. Gdzieś tam po prostu ja Maxię kojarzyłem przez trenera Piotra Jelenewskiego, którego również pozdrawiam z tego miejsca. No i gdzieś tam po prostu fajnie mi było mieć takiego towarzysza, bo Maxi już trenuje tak naprawdę kilka lat, kilka dobrych lat i był po prostu osobą, która gdzieś tam pomalutku mnie wprowadzała w grupę, w zajęcia MMA. Pokazał mi też, no zrobił mi po prostu kilka treningów, jeden na jeden, zrobił mi tarczowankę, opowiedział, co powinienem poprawić, nad czym popracować, co jego zdaniem mam mocne i jakby po prostu jak on to wszystko widzi, więc dziękuję Ci Maxiu, dziękuję Ci Adrian, dzięki też Pudzianowskiemu, bo byliśmy u niego na sali, gdy była pandemia i nie mogliśmy ćwiczyć gdzieś tam po gymach. Było bardzo dużo chłopaków, dziękuję wszystkim z ostatniego obozu Gorilla, naprawdę długo by wymieniać, ale była fajna ekipka, było nas chyba, kurczę, już teraz nie pamiętam, 14 osób. Więc naprawdę wszystkim dziękuję, był to niesamowity obóz, no śmieszny taki, aczkolwiek czasami płakałem, tak mi giry bolały, więc fajnie było, po prostu poczułem się troszkę, no jakby częścią waszej ekipy, co naprawdę, a potrzebowałem tego, więc naprawdę wam dziękuję. Dziękuję MZ Store, jest to tak naprawdę mój jedyny, mogę powiedzieć, oficjalny sponsor, z którym gdzieś tam związaliśmy się na jakiś okres, dostaję od nich suplementy, nagrywamy materiały na YouTube, tak naprawdę chłopaki z MZ-u no, na pewno mi pomagają, jeżeli chodzi właśnie o tą sprawę suplementacyjną i wspierają mnie do tej gali, więc dzięki MZ Store, jeżeli potrzebujecie suplementy, zapraszam mzstore.pl. Jeżeli wchodzimy już w taki bardziej trenerski, fitnessowy świat, to chciałbym podziękować mojemu pierwszemu trenerowi, czyli Konradowi Topolskiemu. Trafiłem do niego od razu, gdy się przeprowadziłem do Warszawy. Wiecie co, ja muszę zobaczyć, czy tam, bo tam po pół godziny się wyłącza, a ja nie wiem ile gadam. Gdzie to jest? Dobra. Sprawdziłem, że jeszcze się nagrywa, to dobrze, ale trochę wypadłem z rytmu. Kondzio, chciałem Ci podziękować, bo naprawdę byłeś pierwszym trenerem, z którym zacząłem współpracować, który wziął mnie też gdzieś tam pod ramię i tak naprawdę otworzył oczy, bo wcześniej byłem strasznie zamglony, w sensie, no ja siedzę gdzieś tam w tych fitnessach. No to ja już dosyć długo, no bo gdzieś tam przed nowotworem zacząłem trenować na siłowni. Ponownie otworzyć, czyli gdzieś tam 2000, nie wiem, 14 może, 15, no 14. Z 6 lat mogę powiedzieć, że siedzę w fitnessach. Na początku miałem strasznie zamglone oczy, bo wiadomości, które tam czytamy w internetach, albo w różnych magazynach, albo nawet widzimy w telewizji, no to trzeba wszystko weryfikować. Konrad był pierwszą osobą. Konrad w ogóle siedzi w fitnessie, czy tam w fitnessie, no nie wiem jak to nazywać, ale w tym całym świecie fitness od bodajże 16 lat i jest łbem jakich mało i naprawdę no ja będąc gościem, który jakby nie pamięta nocy, gdzie go nie bolała noga, gdzie się nie wybudzał przez po prostu ból biodra oraz będąc osobą, która nie mogła pływać żabką jeszcze jakiś czas temu, bo po prostu odcinało mi nogę po prostu. Miałem takie rzeczy, że po prostu odcinało mi girę. Przy normalnym chodzeniu sprawiało mi ból. Ja już byłem po prostu załamany, no i wtedy trafiłem na Konrada, którego oglądałem na Instagramie już no, grubo rok wcześniej, albo nawet i dłużej, może z 2 lata wcześniej, zanim trafiłem do Warszawy. Gdy przyprowadziłem się do Warszawy, to mówię, ok, znam gościa z internetu, podziwiam gościa, fajnie by było, żeby tak naprawdę trenować z nim.
Trafiłem do Konrada, no i pokazał mi, otworzył mi oczy, pokazał mi co się z czym je i tak naprawdę pokazał mi, że przysłowiowo, przepraszam za przekleństwo, ale jebać schematy, jebać to, co ci mówią goście, którzy tak naprawdę, których tak naprawdę nie obchodzisz, czyli jebać wszystkich lekarzy, którzy ci po prostu na wizycie mówią, ćwiczy pan na siłowni, ty mówisz tak, to proszę przestać, bo oni nie rozwiązują problemu, oni idą na łatwiznę i jeżeli wy mówicie, że macie jakiś problem i im się zapala światełko, o, chyba ćwiczysz na siłowni, co, bo masz łapę większą niż przysłowiowy Kowalski, ty mówisz tak, ćwiczę, no to proszę przestać, bo przez to pana coś boli, ale nie pójdą krok dalej, nie wyślą cię do dobrego specjalisty, który powie ci, co robisz źle na tej siłowni, albo co nie jest wskazane dla ciebie, co powinieneś zmienić, ale nadal ćwiczyć. Ćwiczyć pod kątem właśnie zdrowotnym, pod kątem długowieczności, a nie gdzieś tam właśnie się rozwalać po drodze. No bo wiadomo, każdy amator, który trafia na siłownię i nie jest pod opieką specjalisty, może się łatwo rozwalić. Ja nie mówię, że nie, bo po prostu sam jestem świetnym przykładem, że przerost ambicji i przerost gdzieś tam moich... No ja jestem gościem, który lubi ciężko trenować, lubi być spocony, lubi być zmęczony, więc po prostu dla mnie chodzenie na siłownię codziennie nie było żadnym problemem. To było raczej taka ucieczka od świata codziennego i przyjemnością tak naprawdę, bo ja się w tym odnajdywałem. Ja odnajdywałem się ćwicząc, pocąc się, czasem cierpiąc w imię właśnie tego procesu. Ale robiłem sobie krzywdę, bo nie wiedziałem jak ćwiczyć. Do tej pory czasami nie wiem jak ćwiczyć, dlatego cieszę się, że właśnie trafiłem do Kondzia. I Kondzio był pierwszym moim trenerem, pierwszym senseiem, mentorem, który pokazał mi, co robię źle i co przydałoby się naprawić. Wiadomo, że on też nie jest lekarzem i też nie jest od wszystkiego, dlatego fajnie było współpracować z innymi ludźmi, aniżeli tylko z trenerami, bo tak naprawdę Konrad jest pierwszym trenerem, który mi otwarcie mówił, że on na przykład nie wie tego i fajnie byłoby, jakbym poszedł z moją blizną na brzuchu do tego. Albo na przykład bolała mnie gdzieś tam biceps, on mówi, ok, może to być spowodowane tym i tym, róbmy to, to, ale fajnie jakbyś poszedł po prostu ten biceps prześwietlił, zobaczył co się dzieje w środku, wtedy ja będę mieć feedback i możemy działać dalej. Dlatego bardzo fajnie. Następnie przeprowadziłem się do Trójmiasta i tam trafiłem do ekipy Barber Brothers i chciałem im wszystkim podziękować, bo naprawdę fajnie mnie przyjęli. Szczególnie chciałem podziękować Tadeuszowi Tesmerowi. Siema mordo. Bardzo mi miło, bo właśnie Tadzio był, kurde, zaraz się okaże, że wszyscy, których tu wymieniam, byli pierwszymi osobami. Ale tak naprawdę Tadzio był jedną z pierwszych osób, które powiedziały mi, że nie mogę patrzeć na swoje ciało tak trochę jako na różne elementy, tylko muszę wziąć to jako jedno ciało, że jeżeli boli mnie w kostce, to nie do końca kostka jest powodem. Z Konradem to samo przychodziłem, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że troszkę poszerzyliśmy to i poszliśmy o krok dalej, ale z tego względu, że mieliśmy też diagnozę u Piotra Kostrzębskiego i diagnozę u Wojtka Prokopowicza, którzy mnie po prostu fajnie zdiagnozowali, czyli miałem już jakby wystawioną diagnozę, zdiagnozowane problemy i Tadzio mógł to wszystko ubrać w kupę, zrobić mi plan treningowy, czuwać nade mną, dotykać mnie tam, gdzie mi coś nie działa, czyli z reguły to było albo dupa, albo brzuch, dotykać mnie i mówić mi, Franio, zepnij te poślady, bo to ci nic nie daje, tylko tak naprawdę zaraz się cofasz. Więc dzięki ci, Tadzio, na pewno jeszcze nie jeden trening zrobimy, jesteś wspaniałym trenerem i naprawdę dobrze wspominam ten czas w Trójmieście, mam nadzieję, że nieraz jeszcze po prostu na siebie trafimy i poprzynosimy jakieś klamoty. Komu jeszcze mogę podziękować, co? Dużo ich jest, dużo jest ludzi po prostu, którym mógłbym podziękować. A, dzięki w ogóle firmie Denley, bo siedzę właśnie w ich ubrankach, właśnie przyszła mi paka od kuriera. O, zobaczcie, jeszcze nawet metki nie ściągnąłem, bo sobie dopiero przymierzam ciuszki. No więc dzięki Denley za outficik na galę, na pewno będę się elegancko prezentować. No i co? Chciałem też podziękować mojej dziewczynie Pauli za to, że ma dużą cierpliwość do mnie, bo naprawdę jestem chłopakiem, który jest często samolubny i często przekłada gdzieś tam swoje marzenia, swoją pasję
i chęć samorealizacji przekłada przed sprawy takie jak właśnie gdzieś tam ten balans w związku i często po prostu z mojego powodu wynikały różne kłótnie albo niedomówienia, bo ja raczej jestem gościem zamkniętym, zachowuję się jak przysłowiowo pizda, jak po prostu kobieta, która chciałaby, żeby facet się domyślał, o co chodzi. I to tak nie powinno działać, no ale często po prostu tak mam trochę zafiksowany mózg czasami, ale to po prostu przez te różne takie problemy, które gdzieś tam mnie spotykały na drodze i nie dostałem pomocy od ludzi, od których oczekiwałem pomocy, dlatego sam po prostu z reguły sam musiałem sobie pomagać, oczywiście tutaj nie odbierając roli gdzieś tam moich rodziców, bo oni zawsze o mnie dbali, tylko no wiadomo, moi rodzice nie są ekspertami w każdej dziedzinie i jak szedłem do lekarza i mówiłem, że bolała mnie noga, no to dostając od niego odpowiedź przestań ćwiczyć na siłowni, to się po prostu wkurwiałem. No i ja musiałem zarywać nocki, musiałem analizować, musiałem odpalać komputer i siedzieć na komputerze, po prostu wertując fora, nie tylko polskojęzyczne, ale też zagraniczne. No i sam musiałem być dla mnie lekarzem i sam musiałem znaleźć osoby, które wiedziały, w jaki sposób mi pomóc, bo ja dostawałem prognozy, że no ja się nadaję tylko na operację i to mnie po prostu bardzo wkurwiało i do tej pory mam takie jazdy, że czasami myślę, że ktoś chce dla mnie źle, a czasami tak nie jest, dlatego dziękuję Paula, kocham Cię bardzo, mam nadzieję, że wygram tę walkę, jeżeli nie wygram, nic się nie stanie, właśnie fajne jest to, że nie mam sobie kurczę, nie miałbym sobie nic do zarzucenia, jeżeli przegrałbym tę walkę, to jest najfajniejsze, czekajcie, sprawdzę to wideo, no idzie, nie jest tak źle, bo myślę, że gadam i gadam, a tak naprawdę nie gadam tak długo. Która godzinka? Zaraz muszę jechać po przyjaciela na dworzec. O czym mówiłem? Aha, jeżeli bym przegrał. Nie byłbym sobie nic do zarzucenia. Wiecie dlaczego? Bo ja nie odpuściłem ani jednej jednostki treningowej. Ja nie zrobiłem czegoś mniej niż co powinienem. Ja właśnie trochę w drugą stronę raczej chodziłem, że jeżeli miałem czegoś nie zrobić, to zrobiłem z reguły za dużo i tu mógł być problem, bo mogła być gorsza regeneracja, bo też tam moje problemy zdrowotne upośledzałem trochę moją regenerację, aczkolwiek lubię cisnąć, lubię dawać siebie wszystko, jeżeli mam założenia takie i takie, to lubię je spełniać. Na pewno trochę odpuściłem diety, aczkolwiek no, już nie zależało mi na wyglądzie sylwetki i bycie dobrze zbudowanym. Bardziej zależało mi na tym, żeby dostarczać dużo kalorii i żeby po prostu mieć tą energię i dobrze się regenerować. Więc jeżeli w aspekcie gdzieś tam jedzenia mogłem trochę bardziej dopiąć michę, no to tu mogą być właśnie jakieś niedociągnięcia. Aczkolwiek jeżeli chodzi o treningi, to każdą jednostkę treningową odbębniłem najlepiej jak mogłem, więc jestem zadowolony. Wiem, że jestem gotowy, żeby wejść w ten sport, bo po prostu się zakochałem, no na nowo się zakochałem. Sprawia mi to przyjemność i odnajduję się w tym, więc fajnie, więc mówię, nawet jeżeli bym przegrał, bo wszystko się zdarza, to jest sport i no nie oszukujmy się, ja nie mam pojęcia, w jakiej ja na przykład jestem dyspozycji w tym momencie, a co dopiero mówić o moim rywalu, którego tak naprawdę nigdy na oczy nie widziałem. Więc wszystko się może zdarzyć, wiem, że dam z siebie wszystko, wiem, że walka będzie dobra, widowiskowa, bo o to w tym wszystkim chodzi. No i wiem, że na 100% zbierzemy fajną sumkę dla dzieciaków, bo koniec końców robię tutaj dużą otoczkę sportową, dużą otoczkę, jeżeli chodzi o storytelling i wiecie, Hollywoody i tak dalej, ale koniec końców wszystko zamyka się na dzieciakach, bo to robimy dla nich, dla nikogo innego. Robimy to dla dzieci chorych na nowotwór, dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters i to jest najpiękniejsze. I właśnie z tego miejsca na samym końcu chciałem podziękować Fundacji Cancer Fighters za to, że kiedyś zwrócili się do mnie, za to, że zainteresowali się moją osobą, a przede wszystkim za to, co robią dobrego dla dzieci, przede wszystkim za to, jak motywują, jak wołają dzieci do działania, jak podnoszą ich na duchu, jak po prostu wspierają dzieci, które naprawdę tego potrzebują, bo
no wierzcie mi lub nie, ale dzieci chore na nowotwór no nie mają lekko i potrzebują wsparcia, bo czasami bez tego wsparcia osób trzecich, czasami też bez pieniędzy, które ratują ludzkie życie, te dzieci by no po prostu by nie żyły. I tutaj nie ma w ogóle żadnego innego określenia, bo no, jak dobrze wiemy, na nowotworu umiera bardzo dużo ludzi. No i fajnie, że jest taka fundacja, która wspiera dzieciaczki, bo dzieciaczki nie są niczemu winne. Są jeszcze zbyt młode, żeby popełniły jakieś takie szkody społeczne. Tutaj odnosząc się do dorosłych, bo my dorośli jesteśmy po prostu diabłami i robimy dużo złego dla społeczeństwa. Nie mówię, że wy, odnoszę się tutaj do siebie. Ja wiem, że zrobiłem dużo złego i po prostu chcę teraz trochę popokutować, bo czuję, że to jest dla mnie najlepsze wyjście. A te dzieci chore na nowotwór właśnie są niczemu niewinne. Dlatego dziękuję Cancer Fighters, dziękuję Marecki. Bardzo mi miło, że daliście mi możliwość wystąpienia w waszym wydarzeniu charytatywnym. No i co? Lecimy z koksem. A! Jeszcze na końcu chciałem podziękować Kamilowi, który tak naprawdę, czyli mojemu rywalowi, który tak naprawdę na ostatnią chwilę wziął tą walkę, bo przeciwnik, z którym miałem wcześniej zawalczyć, musiał zrezygnować po prostu z tego występu, więc Kamil, w ogóle sportowiec krwi i kości, pozdrawiam z tego miejsca, wziął tą walkę tak naprawdę na końcówce, więc dzięki Kamil, do zobaczenia już jutro, a tak naprawdę dzisiaj. Dajmy dobrą walkę, trzymaj się, dużo zdrówka i zdrówka również wam. Dziękuję, że tutaj ze mną posiedzieliście pół godziny, nawijam kurde do kamery, nie wiem czy to jest do odsłuchania czy nie, ale bardzo mi miło, że tutaj jesteście. Jeżeli zapomniałem komuś podziękować, to bardzo przepraszam, aczkolwiek ciągle się nie mogę odnaleźć przed tą kamerą i siadam tutaj troszkę na freestylu, troszkę niby mam plan o czym powiedzieć, ale nie lubię lecieć według planu, lubię po prostu mówić to co mi serce i dusza przyniesie na język, więc wiem, że to może być jakieś niespójne, wiem, że to może być za dużo lania wody, bo ja z tego słynę, że lubię po prostu gadać pierdoły, dlatego raz jeszcze, bez lania pierdół. Jeżeli kogoś ominąłem, to naprawdę przepraszam, dziękuję wszystkim tym, którzy dołożyli cegiełkę, trzymajcie kciuki na walce, ponad 10 tysięcy zebraliśmy na zbiórce. To jest zajebiste. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Peace, yo!